urodziłem się w Zamościu w 1931 roku. Pochodzę z rodziny żydowskiej. Miałem rodziców bardzo religijnych, brata, dwie siostry, ja byłem najmłodszy. Rodzeństwo, więc brat Chaim, który ocalał, bo jak Rosjanie przyjechali do Zamościa, pojechał z nimi i był w Rosji, i później znalazł się w Izraelu. Więc matka Miriam, ojciec Mendel, siostra po bracie już Szajndla, później siostra Sura, ja byłem najmłodszy, Hersch Griner. Utworzono getto blisko kościoła Świętego Krzyża. Tam rynek był i budynki. No więc ojciec chodził do Niemców do pracy. Raz się ze wszystkimi żegnał, mówi, nie wiem, czy wrócę. I nie wrócił. Zastrzelili go nawet nie wiem gdzie. A nas przepędzono do Izbicy, 21 kilometrów. I tam też była akcja. Myśmy się schowali w piwnicy razem z innymi Żydami, więc odkryto nas. I wtedy uciekłem insektownie, nie mówiąc matce, ani siostrom. Na zewnątrz stali Polacy. Ktoś powiedział, to jest chłopiec żydowski, a wszyscy cicho, jak ucieka. No więc wszystkich tych złapanych zapędzono do remizy strażackiej, trzymano 10 dni. Jak się już potem po wojnie dowiedziałem, wszystkich wypędzano po 20 osób na cmentarz żydowski, były wykopane rowy i strzelano po 3 osoby w tył głowy. I tak zginęła moja matka i dwie siostry. Miałem 11 lat wtedy. To był 1 listopada 1942 roku. A też na ulicy spotkałem chłopca żydowskiego, który się pyta, czy chce żyć. I powiedział, chce żyć, to musisz mieć metrykę chrztu, metrykę katolicką. I on mi tą metrykę dostarczył. I ona mi ratowała życie. Bo kiedy chciałem się zagrzać w strażnicy naprzeciwko obozu przymusowej pracy, koło torów kolejowych, weszło dwóch Niemców, żołnierzy z karabinami, mówi, chodź z nami chłopcze. I zaprowadzili mnie wtedy do gestapo. Gestapowi się pyta, ile masz lat. Jak powiedziałam, to mi uderzył w twarz, powiedział, to nieprawda. Pokazałam metryk, kazał mi zaprowadzić do gestapowca wyższej rangi. Ten popatrzył na metrykę i mnie wypuścił. A była też Żydówka młoda, która się przyznała i mówi, ona na śmierć, a jego wypuszczam. Przecież mógł sprawdzić, bo był obrzezany. Ale widocznie nie zależało mu na tym, żeby zabijać Żydów. Natomiast jak chodzi o samą metrykę, ważne, że ja nie umiałam czytać ani pisać, więc poszedłem do rodziny Machałków, do Polaków właśnie. Oni się pytali, czy wiesz, jak się nazywasz? Mówię, nie wiem. To mi wszystkie detale wbili do głowy. No ja sobie to zapamiętałem. Czyli wtedy już był Grzegorz Pawłowski. Grzegorz Pawłowski, tak. No i w praktyce ja mam dwie narodowości, polską i izraelską. No, żydowską, bo mam dwa paszporty przecież. Mam dwie ojczyzny, to co, źle mi jest? Nie pomaga w życiu i Pan Jezus, i Mojżesz, prawda? Jest w stanie ksiądz określić, ile osób pomogło w czasie wojny? Dużo pomogło. Wszędzie mi ratowano życie przecież, wszędzie. Na przykład była rodzina w Zamościu, Anastazja i Józef Ptaszek przy ulicy Partyzantów 31. Oni mnie trzymali około tygodnia i żona tego pana Józefa nauczyła mnie pacierza, mówi, to się przyda. Było mu jedne rodziny, Dubiel, Marcin i Anna, nawet byli w komitywie dobry z Niemcami i mnie trzymali. Poszedłem na przykład do innych
na ulicę, zacisze. No więc trzymali mnie też, później się rozpłakała ta gospodyni, powiedziała, że przez siebie Niemcy nas zabiją, idź na wieś. Albo było mu takiej pani Boińska Katarzyna, ulica Chrubieszowska 10, ten dom stoi do tej pory. Dbali o mnie, prawda, i wszędzie, prawda, pamiętam, spotkał mnie przypadkowo jakiś Polak, widocznie rozpoznał, mówi, widzisz, tu jest sad i budka. Ja ci będę donosił, sieć w budce, ja ci będę donosił jedzenie. Pięknie. I gdzie tylko poszedłem, to mi pomagali, bali się, ale jeść dawali, no więc. Najdłużej byłem u rodziny Bajaku w Białowoli. W Białowoli byłem. I wtedy w domu czy w kryjówce jakiejś? Proszę? W domu czy w kryjówce? Nie, pasem krowy, jak to w kryjówce? Po prostu chodziłem za dziecko polskie. Za dziecko polskie. A dlaczego stamtąd uciekłem, jak chcecie wiedzieć? Bo babcia Harasimowa nie miała zębów. I ona ta, która powiedziała, na mnie będziesz wołał babciu, na moją córkę ciocia, na jej męża wujek. I mieli jeszcze synka, się młodzi, Józia. No więc było mi już za dobrze, bo ta babcia odkrywała od chleba skórki i dawała mi do jedzenia. Jedz, chłopcze, jedz. No, czasy wojenne, dzisiaj jako ksiądz to bym jadł skórki, co to? Ale ja się ująłem honorem i mówię, babciu, ja nie jestem psem i nie będę po was jadł skórek. I uciekłem. Za mną, gospodarze, ja na suszarkę. Słup wystawał. Skoczyłem na ten słup na dół i uciekłem. I biegłem przez podwórko Kuronów Czesława i Heleny, które mieli właśnie te dwie dziewczynki. Gdzie tak uciekasz? Ja chcę już paść krowy u Harasimowej. To zostań u nas, będzie się dobrze. Rzeczywiście, był u mnie bardzo dobrze. On miał takie warsztat kacki na czołemko, prawda? Jego żona mi koszulę szyła. Posłali nawet do szkoły, bo przyjeżdżał z Zamościa nauczyciel. Zeszyty mi kupili. Było mi bardzo dobrze. Ktoś mi się zapytał, jedna dziennikarka, czy ja się modlę za duszę rodziny? To mi zaskoczyło. I mówię, nie. Dlaczego? Bo to są święci męczennicy. Dla mnie to są święci. Oni robili, jakie grzechy popełnili. Ja się będę modlił, przecież to oni zostali, poszli do nieba. Czuję się Żydem i tak samo Polakiem, naznaczony żydowskim znakiem. Ale Polakiem, prawda?